No właśnie, wiedziałem. Mam plamę tutaj, bo jadłem obiad. I teraz muszę wszystko skasować, całego vloga. To pokaż, gdzie nie No widzę. tu. Po sosie pomidorowym. Muszę sobie przybliżyć. Nie widać tego. No co ty myślisz, że będę to widzieć? Widać to? Słuchajcie, tam ktoś zostawił koszyk. Kwarantanna, ale tym aparatem nie widać, może na scenę. Witajcie z tej strony Tomaszka na po 30. Witam w kolejnym vlogu. Jaka jest obecnie sytuacja w Niemczech? Sytuacja jest taka, że kasjerki odgrodzone są pleksami. Moja mama w Polsce chodzi w maseczce i w rękawiczkach. Klienci muszą zachować odstęp. Armagedon. Ale wiecie, co w tym jest najgorsze, że normalnie muszę chodzić do pracy, także według mnie te dwa działania się wykluczają, bo to niby z jednej strony kwarantanna, nie można wychodzić, w sumie można tylko biegać, spacerować i tak dalej, trzeba zachować odstęp. Sorry. A z drugiej strony musisz normalnie pracować. Nie wiadomo, ile będziemy jeszcze pracować. Coś się mówi, że 2-3 tygodnie później możliwe, że zamkną firmę na jakiś czas. Już nie chodzi o samego wirusa, ale o materiał czy o wysyłanie produktów gotowych. Granice są pozamykane. Ruch jest ograniczony, powiedzmy, więc to wszystko sprawia, że nie wiadomo, na ile będzie pracy. Na razie pracujemy tak na 80%. Zastanawiam się, co będzie dalej, bo jeżeli w takim kraju jak Niemcy, który jest teoretycznie ogarnięty, wszystko poukładane i w miarę stabilnie, mają być jakieś, powiedzmy, zwolnienia, coś się mówi o tym, wypłacanie nadgodzin jest wstrzymane, możliwe, że jeżeli będzie wolne, to jakaś część urlopu nam zostanie wzięta, więc nie wiadomo. Sam jestem ciekawy, jak to będzie i jestem ciekawy też, jak będzie w Polsce, bo jeżeli tu szykują się być może jakieś zwolnienia, co dopiero w Polsce. I o, ktoś spaceruje do domu. Jak to będzie po niemiecku? Bleib zu Hause? Także tak to wygląda. Moja mama do mnie dzwoni co drugi dzień przerażona, żebym siedział w domu i mam na co zrobić. Chyba, że się pójdzie na chorobowe, ale nie, serio. Zastanówmy się przez sekundę, wiadomo, że to jest tylko wyobraźnia moja. Gdyby tego koronawirusa nie było i wszystko było w naszych głowach, ktoś to tak wymyślił, oczywiście ludzie umierają, wiem. Ale zastanówmy się przez sekundę, gdyby to wszystko ktoś wymyślił, zaplanował, to co się dzieje ze światem? Świat stanął na kilka tygodni, jak nie więcej. Przerażające swoją drogą. Po prostu zwalczę tego wirusa w sobie, czyli mój organizm, mój układ odpornościowy sobie z nim sam poradzi. I mogę to nawet mieć i nie wiedzieć o tym, więc ważne jest to, żeby się też odizolować, bo nawet jeżeli ja sobie jakby poradzę z tym, mój organizm, no to mogę, nie wiem, zarazić kogoś starszego. Dlatego dla mnie jest trochę głupotą chodzenie do pracy, zamiast zamknąć wszystko na przykład na 2 tygodnie i zostawić, powiedzmy, sklepy. Swoją drogą niby słyszałem, to może być plotka, że kasjerki w Niemczech mają mieć jakąś tam ekstra kasę za to, że no, ryzykują najwięcej, bo mają kontakt z dużą ilością osób na co dzień. Mają dostać ekstra kasę co miesiąc, także należy. Tak samo w Polsce, dla wszystkich, którzy pracują w tym czasie. Ja też pracuję. Także dla mnie to się wyklucza, że tutaj kwarantanna, tutaj musimy chodzić do pracy. No to albo zamknąć wszystko i niech na 2 tygodnie wszystko stanie. Ja mam za tydzień urlop, to jest najgorsze, że mam za tydzień urlop i tydzień. Na święta też nie pojadę.
I co, będę siedział tutaj. Zostaje mi tutaj siedzieć. Tak to wygląda więc obecnie w Niemczech. Ludzie się stosują, ale z drugiej strony chodzą do pracy. Rozumiem, że też jakby Niemcy chcą, żeby jak najdłużej funkcjonowały te zakłady, żeby ta gospodarka jeszcze jakoś funkcjonowała. I tyle. To był kanał po 30. Jestem Tomasz. Pozdrawiam Was z Niemiec. Jak tam sytuacja u Was? Mam nadzieję, że wszyscy są zdrowi. Osobiście nie znam nikogo, chyba kto ma koronawirusa chociaż. Nie wiem. Znacie kogoś? Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Proszę bardzo, ale w pojedynkę chyba można, także...